Siemanko, z tej strony Piwna Japa i witam Was tym razem w poradniku na Beer Geek Madness 7, edycja Rage, browary brytyjskie i właściwie nie tylko. Jak już większość z Was zdążyła zauważyć, organizatorzy udostępnili wszystkie piwa, które będą dostępne, lane z kranu, zarówno polskie, jak i zagraniczne. No i ja też mam swoich faworytów, piwa, które koniecznie chcę spróbować, które mnie jakoś zainteresowały samą nazwą, pomysłem, zajawką. No i to postaram się Wam przedstawić. Tutaj myślę, że z mojej lewej strony będzie takie okienko, gdzie będzie pokazane też dokładnie piwa, żebyście nie musieli się zastanawiać, zapisywać, tylko będą zaprezentowane. A więc lecimy. Po kolei mamy browary alfabetycznie i na pierwszy ogień na pewno warto spróbować QDH Deepa z Ale Browaru. Poczwórnie chmielone dry hop, jak to mawiają. Dobra fala Ale Browaru sprawia to, że te piwa, te New Englandy chce się pić. I to może być kolejny strzał w dziesiątkę z ich strony. Pokazanie, że radzą sobie świetnie w tym stylu. Następnie bardzo dziwne piwo, przynajmniej dla mnie, z Artezana. Coś dziwnego. Nazwa mówi sama przez się. Hazy IPA and Sherry Bread Barrel Aged Blend. Artezan pokazał już nieraz, że umie bawić się w brety. I to może być coś zarówno bardzo dobrego, jak i może być totalną klapą. Ale na pewno pójdę i sprawdzę. Następnie mamy Brokreacja i pokręcone piwa, totalnie z czapy, ściągnięte jakby z jakiegoś symulatora stylów, no to ich domena. Imperial Pitet New England IPA w beczkach po Eiley. To może być coś nowego, coś, czego właściwie na pewno nie było na polskim rynku, bo były Pitet Imperial IPA z Piwoteki, ale to myślę, że może być dość ciekawe, dość kontrowersyjne. Na pewno będzie warto spróbować. Jeden z moich faworytów całej imprezy, jeśli chodzi o polskie browary, Czarna Owca Chateau de Semlin Grape Ale leżakowane w beczkach po Calvadosie. Bardzo dużo sobie obiecuję po tym piwie, bardzo jestem ciekaw i nie wiem, czy to nie będzie jedno w ogóle z pierwszych piw, po które pójdę od otwarcia bram BGM-u. Następnie warte coś uwagi raczej w formie przerywnika, czyli kolejne goze z serii Let's Cook od Dirbira. Goze tym razem z marakują. Golem, mistrzowie dodatków, mistrzowie chyba wrzucania do piwa tego, czego nikt nie lubi, jak sami napisali. Zróbmy piwo z czymś, czego ludzie lubią. Piwo Old Rage, Smoke Stout z czerwonym habanero, z chipotle, z lukrecją, cynamonem i kozieradką. Brzmi to na papierze okropnie, ale myślę, że może być naprawdę zacnie. Kolejne piwo z browaru związanego z Poznaniem. Browar Harpagan, Surdut Splendoru, Cichy Zabójca, jak sami napisali, 14%. Mega Imperial Oatmeal Ale. Dalej mamy bardzo angielskie piwo z Kazimierza, Tilate Ale, też bardzo lekkie. Może być takim fajnym przerywnikiem od tych wszystkich mocarzy, od wszystkich wysokoprocentowych IP. Browar Kingpin, ciemny bragot w beczkach po Bourbonie. Jest to Marquis Bourbon, więc może być też dość fajnie. Tym bardziej mi się kojarzy bourbon, ciemny bragot, czy w ogóle takie ciemniejsze nuty mogą tutaj bardzo dobrze współgrać. Następnie mamy właściwie debiutantów, o których głośno. Malt Garden, nowy projekt Andrzeja Millera. I tutaj powiedziałbym, bardziej bym się skłaniał nie ku temu piwu BGM-owemu, czyli I'm Your Barista, tylko poszedłbym w tą topkę, która jest, której właściwie jeszcze na rynku nie ma, czyli White Side of East, dzikus z malinami. Dobra. Następnie jest Palatum, z rzeczy, które mnie zaciekawiły, Insomnia. Połączenie znowu nietypowe,
dość dziwne, nieoczywiste, czyli Coffee Milkshake IPA. Coś, co już było na rynku, ale w beczkach po bourbonie. Czy będzie fajny efekt beczki, kawy, laktozy, chmielowości? To się okaże, wyjdzie w praniu. Następnie mamy Pintę. Profesor Laktator, Skim Milk Russian Imperial Stout. Żeby was nie zmyliło, to milk. To nie jest laktoza. To jest 27% mleko, jeśli dobrze pamiętam. I jestem bardzo tutaj też ciekaw, jak wyjdzie. Miałem raz okazję pić piwo z dodatkiem mleka z browaru Bazyliszek. Smakowo było ok, w wyglądzie wyglądało to okrutnie, bo się zaczęło rozwarstwiać. I chyba hitów w zeszłym roku było to piwo z byczymi jądrami. W tym roku jest to krańcówka na kurczakach by Marek Puta, Piwoteka. Ale z dodatkiem kurczaka, po prostu surowy kurczak był wrzucony, więc to jest w ogóle wykręcony pomysł, tak dziwny, jakiego Beer Geek Madness zawsze oczekuje. Mam też coś dość klasycznego i chyba najbardziej trafionego w motyw tych brytyjskich browarów, brytyjskich piw. English Ale na Challengerze z browaru Profesja, Gwardzista. Jeśli mielibyśmy oceniać tylko sam pomysł w nawiązaniu do browarów, do metodyki całej, czy też tego motywu głównego, no to jest najbardziej trafione ze wszystkich. No i powoli już zmierzamy ku końcowi. Szałpiw zaszalał po raz kolejny, wymroził. DDH Double IPA do 16%, Racha, to może być sztos, a może być totalna porażka. To pokaże tak naprawdę tylko Beer Geek Madness. I już tutaj ostatnie browary Widawa, żebym teraz nie przekręcił, Le Polonais, Citronnée Jock, Grape Ale leżakowany w beczkach dodatkowo po Chardonnay. Brzmi bardzo, bardzo dobrze. Może być bardzo winnie, właściwie powinno być. I to chyba będzie też jeden z moich faworytów, jeśli chodzi o jakość piwa. I kolejna wersja z zakładowego, coś czego nie można ominąć. Turbo sokowirówka, imperialne kwaśne malinowe. 8,5%. To nie jest piwo na przepicie. To jest piwo, z którym można powalczyć. I to jest wszystko z browarów polskich, ale to nie wszystko z piw, bo także browary zagraniczne mają tutaj swój udział. Udostępniony został, zrobiony, właściwie stworzony przez jednego z, także z uczestników Beer Geek Madness, taki fajny Excel, gdzie są wrzucone wszystkie piwa lane z browarów zagranicznych razem ze stylem, z mocą i z ocenami z dwóch najbardziej popularnych portali ratingowych, czyli RateBeer i Untappd. Tutaj nie będę się jakoś tak mocno zagłębiał, raczej to tak z grubsza przejedziemy. Na pewno warto zajść do Cloudwatera i spróbować w pierwszej kolejności wszystkich IP. To jest pokaz i wzór dla Polski, jak wyglądają te Double Dry Hop w różnych wersjach. Mamy NEIPE, Double IPE, Triple IPA. I tak jak Cloudwatery otwierały wszystkim oczy, w Polsce ten styl zaczął się pojawiać coraz częściej. Tak myślę, że to będzie fajne odniesienie na miejscu. Chociażby zestawić ale browarowe QDH z którymś Cloudwaterem. Następnie mamy Finback. I tutaj moją uwagę przykuł BQE 2018. Jest to imperialny stout z dodatkami, dodatkowo w beczce po bourbonie. Może to być piwo wyrywające z kapci. Następnie mamy Galway Bay, ale tutaj, jak tak powiedzieć, nic mnie nie przyciągnęło. Nord Brewing i piwo Ursa Major Double IPA, kolejna z tych serii soczkowych.
to może być kolejny fajny odnośnik i ten trend, który teraz się pojawia. Northern Monk, dobrze znany, już w Polsce rozpoznawany. I mnie osobiście tutaj nic nie urzekło, żebym wam przybliżał. Siren, Death by Caribbean Chocolate Cake. Osobiście polecam, piłem, petarda wyrywająca z kapci. Jeden z punktów obowiązkowych, po które trzeba się przejść. Track i ich taki fajny kwasik, dość lekki na przepicie. Brzoskwinia Morella może być super przerywnikiem. I dalej lecimy. Whitebeer, też dobrze znany już w Polsce. Dobrze znajomi chłopaków z Pinty. Imperial Roast Cinnamon i Cardamom Stout. To myślę jest takie dość połączenie też nietypowe. Róża, cynamon, tak jak cynamon z kardamonem jeszcze grają, tak ta róża może tutaj namieszać. Bardzo doceniany Wylam. I tak naprawdę każde z tych sześciu piw, no to jest warte uwagi. DDH Pale, IPA, kolejna IPA, dwie Double IPA jeszcze kolejne i Double Hazelnut Praline Coffee Porter. Ku końcowi, bo tu są już, jest jeszcze tylko Whiplash i browary, które były w poprzednim roku, zostały także ponownie zaproszone, czyli Edge Brewing, Laugar, La Pirata, Napar Beer. I tutaj raczej bez szału, tutaj tak powiedziałbym spokojnie, ale jak sami mieliście okazję zobaczyć na tym urywku z tego pliku excelowego, zarówno z tego postu Beer Geek Madness, średnia moc tych piw wartych uwagi no jest niebezpieczna, więc pilnujcie się, oszczędzajcie się. Jest oczywiście możliwość poproszenia przy browarze na stoisku, żeby nie lali wam 100 ml, tylko mniej. Po co wylewać to piwo, niech inni, którym zasmakuje to piwo, sobie wypiją więcej. A wy po prostu chodźcie, próbujcie. Dawajcie znać po Beer Geek Madness, co wam smakowało. Też jestem bardzo ciekaw, co zostanie w tym roku Beer Geek Choice'em. Co tak naprawdę wygra ten z okazję ważenia z jednym z browarów i co tak naprawdę będzie hitem, który później prawdopodobnie zostanie uważony na większą skalę, ponowiony i rozpowszechniony po innych sklepach, hurtowniach, pubach. Widzimy się w sobotę, czyli jutro we Wrocławiu, Zaklęte Rewiry, godzina 18 start. A na pewno jeszcze po Beer Geeku jakieś wyjście na miasto, jeszcze dalsza integracja, rozmowy, komentarze na gorąco. Ja postaram się wam to jakoś zrelacjonować, raczej nie w formie live'ów, patostreamów, tylko relacja podsumowująca. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia i mam nadzieję, że wam się podobał ten materiał. Cześć!